RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafeCard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, a dzisiaj przetestujemy sobie auto z nowego karnetu, czyli Porsche 911. I standardowo zaczniemy tutaj od edycji. A z dobrych wiadomości możemy je edytować we właściwie dowolny sposób. Jedynym ograniczeniem jest tutaj to, że nie można używać innych licencjonowanych przedmiotów, czyli na przykład kółek z Nissana. No ale to zawsze tak jest w przypadku licencjonowanych samochodów, że zwyczajnie nie można używać na nich przedmiotów innych marek. No ale poza tym mamy tutaj odblokowane wszystko. A dźwięk silnika brzmi bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o hitbox Porsche'owy, no to niestety jest to do minus. Mimo, że właściwie wydaje mi się, że fajnie by tutaj też pasował Octane, chociaż widzimy, że właściwie na wysokość byłby za niski. Ale już poza tym, że jest to do minus, to jak ktoś lubi ten hitbox, to nawet jest nieźle dopasowany. Powiedzmy, że długość tego samochodu się względnie zgadza, wysokość też jest okej. Jedynym problemem tutaj może być szerokość, bo to auto jest zdecydowanie węższe niż się wydaje. Albo inaczej, wydaje się, że jest węższe niż jest w rzeczywistości, co czasami możemy mieć podczas próby przyjęcia takiej piłki. No ale zobaczymy zaraz, jak wypadnie w grze. Dobra, mamy pierwszego przeciwnika i mamy zresztą tutaj test od razu nowej mapy. Chyba już raz albo dwa razy na niej grałem i jest taka, no powiedzmy, że średnia. Nie jest fatalna dla mnie, ale zdecydowanie są lepsze mapki. A co do testu samochodu, to standardowo sobie na początku gramy casuale i polecimy na trzy zagrania, czyli jakiś pinch, double reset oraz reset must do double'a. Zobaczymy, czy tutaj uda się już coś pierwszego zrobić. Niestety nie. No i oczywiście potem zagramy jeszcze mecz rankingowy. Ostatnio na odcinku z testu auta nie zagrałem rankeda i wiele osób o to pytało. Także dzisiaj powraca ranked, że będzie na pewno. I przeciwnik... No nie gadajcie, że przeciwnik na mnie double reseta strzeli. Dobra, jest szansa na reset do mostego do double'a. Ale nie krzywo, krzywo, krzywo. Okej. Okay. Kolejna próba jakiegoś double reseta. I do double'a? Nie, nie udało się. Sling pinch? Nie. Dobra, może ground pinch? Jaki syf, nie idzie mi tym autkiem. Dobra, proszę, double reset. Dobra, jest. Jakiś musty na koniec? No nie, no dziadostwo, nie zaliczam tego sobie nawet. Dobra, jest reset, jest dobry setup pod musty double. I strzelamy, strzelamy. Co prawda z kozłem, no ale Masti nie był sam w sobie tragiczny, to można zaliczyć. Jak będzie okazja, to spróbuję to poprawić. Mamy dwa zadania jeszcze do odkaczenia. Mam nadzieję, że się uda to zrobić w miarę sprawnie. Może być szansa na double reseta, chociaż źle sobie tą piłkę ustawiam. I będzie ciężko. Dobra, taki double reset oddali. Może wejdzie? Nie. Dobra, ja chyba nie mam w bramce jeszcze. Więc jak trafimy... Nie, nie trafiłem. Dobra, mamy miejsce. To musi być udany double reset. Jak nie teraz, to nigdy. Jakoś pod poprzeczkę. Nie, w poprzeczkę. Szybka kontra pinchem. Wejdzie? Proszę. Niech nie zdąży. Nie zdążył. Dobra, pincha można zaliczyć. Jeszcze spróbuję strzelić lepszego, ale względnie jest. Dobra, może ground pinch. O! No i to był lepszy pinczyk, ładnie. Dobra, pinch, ojej, jakby to w bramę leciało, to byłoby ładnie. Dobra, ulubiona prawa ścianka wolna. Spróbujmy. Jest, to musi być to. Jest, dobra, weszło. Już myślałem, że w ogóle wolne w poprzeczkę, ale na szczęście weszło w bramkę. Więc właściwie challenge jest zrobione. No i dobra, pora do mecz rankingowy, mamy tutaj już pierwszego przeciwnika. A zarazem ostatniego, bo w sumie zapomniałem, jak to mówiłem, że gramy jednego rankeda. No ale zobaczymy, jak tam Porsche'owa się spisze właśnie na rankedzie 1v1. Mam nadzieję, że w miarę dobrze. Oj, za wysoko uderzyłem. Co ciekawe, krótszym hitboxem, czyli fankiem, bym to prawdopodobnie strzelił. Ale oczywiście to moja wina. I zrobiłem misklik na kickoffie. No nie. Ogólnie z rzeczy negatywnych o tym samochodzie, to przynajmniej na moich ustawieniach kamery nie widać za bardzo maski, więc jakby... No to jest duży minus pod kątem robienia flików i właściwie dribblingu, dużo łatwiej się to robi jak się... No nie, no nie mogę, że ziomek się wlewa, ja się zagoduję i tracę to. I demo dostajemy. Nie, 4-0 zaraz będzie. Boże, zdążyłem się zrespić i on tu słabo zagra. Dobra, jest szansa. Dobra, air dribble bump. Nie, oczywiście, że nie. Uniknął. Ale zdąży się cofnąć przynajmniej. Doleci? Proszę? Nie doleciało.
Nie zdemowaliśmy też go. Ale poczęstuję mi, mimo że boosta za bardzo nie mam. No to podbił. Wywalamy do cornera. Będzie trzeba tutaj ciężko bronić. Saving. Przybitka. Może będzie zgarnąć setkę. Dobra, zgarniemy ją. I stracimy czwartą bramkę. Nie spodziewałem się, że on będzie leciał tutaj na strzał, szczerze. Nie, nie możemy tak dostać się tu jak na rankedzie. Na WTP. Nie. Wszystkie kick-offy przegrywam swoją drogą. Nie będzie na cornera trafiał typiarz. Dobra, spróbujmy jak idzie z ziemi. Nie. Tak być nie będzie. Nic mi nie idzie. Czy mogę chociaż jednego kick-offa wygrać? Proszę. No i znowu przegrany kick-off. Nie mogę. Dobra, szansa na jakiegoś rdrybla. Czy tam reseta? Dobra, 5-1, przełamanie jest. Teraz czas na comeback. Dobra, typek kopnięty. Nie zdąży kopnąć. Kopnijmy. Dobra, jest 5-2. Chyba się wywalił gdzieś w kornerze. Dobra, przybity, ale dostał bumpa. Przez co może się zdążyć wrócić, ale nie, nie wrócił się na czas. Dobra, 5-3, nadrabiamy to. Autentycznie wygrywamy to spotkanie. Dobra, w przodu mało boosta, ale powinno wystarczyć. Niezdomowany. No nie, to byłoby kluczowe zagranie. Nie mam boosta i muszę obronić. Dobra, nie trafił. Albo trafił jednak, no nie. Dobra, 9 sekund bez szans już. I przegrywamy to spotkanie. Autentycznie nie pamiętam, kiedy ostatni raz taki łomot dostaliśmy na teście auta. No i dobra, czas na moje podsumowanie. Generalnie, jeżeli chodzi o cenę tego samochodu, no to 1000 kredytów plus to, że jest w karnecie, sprawia, że jeżeli wbijemy 110 poziom, to nam się ono zwróci całkowicie. Hitbox tutaj jest do minusa. Jest on odwzorowany całkiem nieźle. Natomiast, no, nie przepadam za hitboxem do minusa. Jakby u mnie byłby on daleko w rankingu, prawdopodobnie na trzecim miejscu. Zaraz za, wiadomo, na pierwszym miejscu jest Octane, na drugim miejscu pewnie będzie hybryda. No ale oczywiście, jeżeli auto to jest w karnecie, to jak ktoś gra w gierkę, to i tak kupuje ten karnet, bo się zwyczajnie zwraca i wtedy fajnie sobie przetestować taki samochód. Plus na pewno jest tutaj wielu fanów Porsche jako marki, dla których to zawsze przyjemnie się gra takim samochodem, więc jest to fajna sprawa. Ja tutaj nie będę ukrywał, że pewnie już nigdy więcej nie zagram tym autem, bo nie gra mi się nim za dobrze i też wizualnie mi się jakoś szczególnie nie podoba. No ale co tutaj więcej przedłużać? Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu suba oraz like. I to by było na tyle. Elo, elo.